Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek, który przygotowałem specjalnie dla osób totalnie początkujących, czyli ABC, od czego zacząć, jeżeli chodzi o latanie dronem, małym dronem poniżej 600 gramów, który nie wymaga w Polsce świadectwa kwalifikacji, jeżeli chodzi o loty w mieście. Jeżeli chcecie zarabiać, oczywiście trzeba zrobić kurs i świadectwo kwalifikacji. Więc dzisiaj pokażę i po tym filmie powinniście mieć już rozeznanie, jak zrobić te pierwsze kroki, jeżeli chodzi o Wasze drony, niezależnie czy to jest Mavic Mini, czy Mavic Air, czy może Mavic Air 2, dlatego że one mają bardzo dużo wspólnych mianowników i istota sprawy to są te pierwsze czynności, których poprowadzę Was krok po kroku. Film z założenia ma potrwać tylko 10 minut. Jeżeli chcecie coś więcej, ja podam też na końcu linki do swoich produkcji darmowych, a także do produkcji premium, z których można skorzystać i dzięki temu zaimplementować wiedzę, wiadomości, zaimplementować w życiu codziennym. Dobra, przejdziemy w takim razie do pierwszego punktu programu. Ja podzieliłem ten materiał na trzy punkty. Pierwszy etap to jest poznaj swój sprzęt. Wyobraźmy sobie, że kupiłem na przykład Mavica Mini, więc przychodzę ze sklepu, wracam ze sklepu do domu i rozpakowuję całe pudełko. I następnie sprawdzam sobie przede wszystkim parę rzeczy. Jeszcze przed edycją powinniśmy zdecydować, czy nasze urządzenie mobilne, na przykład telefon albo tablet, są kompatybilne z aplikacją DJI Fly lub też z aplikacją DJI Go, jeżeli mówimy o Mavicu Mini, czyli z aplikacją, która obsługuje danego naszego drona. Następnie powinniśmy ściągnąć sobie instrukcje obsługi w języku polskim, bo do większości dronów, praktycznie do wszystkich, są te instrukcje dostępne w internecie. W pudełku nie będzie tej instrukcji, więc tu niestety trzeba trochę postarać się i znaleźć instrukcję aktualną w PDF-ie. Jeżeli już mamy instrukcję, jesteśmy przekonani, że nasze urządzenie mobilne spełnia te wymagania, które stawia aplikacja, przechodzimy do poznania sprzętu. Czyli zapoznajemy się z budową, sprawdzamy, w jaki sposób rozkładamy ramiona. Zdejmujemy sobie przede wszystkim śmigła, prawda? Sprawdzamy, w jaki sposób zdejmuje się te śmigła. Następnie poznajemy funkcjonalność całego drona, czyli w jaki sposób zdjąć na przykład obudowę, osłonę gimbala i blokadę tego, osłonę kamery i blokadę gimbala. Sprawdzamy, gdzie mamy slot karty pamięci, tak jak w tym przypadku mamy tutaj slot. Sprawdzamy, patrzymy i uczymy się, jak daną baterię się wyjmuje, jak akumulatorek wyjmować i w jaki sposób uruchomić też drona. Następnie patrzymy sobie też w instrukcji obsługi, jaka karta pamięci spełnia nasze wymagania, jeżeli chodzi o rejestrację obrazu, fotografii i wideo w danym dronie. Powoli, systematycznie poznajemy funkcjonalność danego drona. Oczywiście ja tutaj nie omówię całej funkcjonalności, ale postaram się pokazać Wam przynajmniej to, co można zrobić w tym punkcie pierwszym, czyli poznaj sprzęt i jego możliwości. Jeżeli już poznaliśmy budowę naszego drona, oczywiście tutaj są jeszcze takie dodatkowe elementy, jak na przykład światła, silniki, gdzie każdy silnik kręci się w osobną stronę. Mamy śmigła, które pasują nam tylko do silników dwóch, prawda? Dane śmigło zabiera na dół, ale kręci się albo zgodnie z ruchem wskazówek zegara, albo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Więc to jest istotne, żeby nie pomylić sobie też naszych śmigieł i żeby zakładać je zgodnie z oznaczeniami, co zresztą jest tutaj dość ładnie pokazane. W każdym modelu mamy oznaczenia śmigieł i mamy oznaczenia też silników. One powinny sobie odpowiadać. Jeżeli już poznacie tą funkcjonalność, bo każdy dron ma trochę inną specyfikę i trochę inną funkcjonalność, powinniśmy też nauczyć się ocenić stan techniczny. Jako że jako operatorzy jesteśmy odpowiedzialni za stan techniczny naszego statku powietrznego, więc powinniśmy być w stanie ocenić, jak wygląda na przykład akumulator, czy jest naładowany, w jakim stanie mamy śmigła i sprawdzamy organoleptycznie przez dotyk głównie to, jak te śmigła wyglądają, ale też oceniamy wzrokowo, czy nie ma ubytków. Sprawdzamy nasze silniki, czy obracają się bez oporów, czy nie ma tutaj specjalnych luzów też i czy ta praca jest płynna, jeżeli chodzi o obracanie
silników. Sprawdzamy też dany korpus cały, czy nie mamy ubytków w tworzywie, albo nie mamy takich miejsc, gdzie obudowa zaczyna nam się rozchodzić, tak? Dwie części obudowy zaczynają już ze sobą niezbyt dobrze pasować. Wtedy należy pewne czynności poczynić. Obserwujemy też baterię, jak wygląda nasza bateria, czy nie jest na przykład napuchnięta. I tutaj uczymy się, osobnym punktem programu powinno być to, żeby nauczyć się postępować z tymi pakietami lipo tak zwanymi, czyli akumulatorami, bo czasami bywa tak, że na przykład nadmiernie je rozładujemy i następnie porzucamy te akumulatory, zostawiamy na przykład na 3 miesiące albo na 4 na kwartał, zostajemy zupełnie rozładowane. I to są te, to jest ta esencja, jeżeli chodzi, słuchajcie, o samego drona, niezależnie od tego, jakim egzemplarzem się mamy do dyspozycji, niezależnie od tego, jaki egzemplarz mamy do dyspozycji, mniej więcej ta praktyka, ten etap jest taki sam. Następnie, jeżeli już poznamy sam egzemplarz, warto też zapoznać się z budową i funkcjonalnością kontrolera. Ja to w odrębnych opracowaniach też omawiam bardzo dokładnie dla każdego modelu, ale warto wiedzieć, jak nasz kontroler pracuje i na przykład nie latać na początku w trybie sportowym, prawda? Przełączyć sobie w tryb tripod do ćwiczeń na tym pierwszym etapie. Kontroler jest o tyle istotny, że trzeba też zastanowić się, czy nasze urządzenie mobilne będzie gabarytowo pasowało do niego i czy jesteśmy w stanie podłączyć kablem, z której strony, jeżeli to jest tablet, to jaki adapter dobrać, należy się zainteresować, bo czasami zdarzają się na przykład takie historie, że mamy tablet większy i nie jesteśmy w stanie umieścić w takim kontrolerze bezpośrednio, trzeba postarać się również o adapter. Sprawdzamy też, jak wyglądają drążki, w jaki sposób się je przykręca. Myślimy o tym, jak ich nie zgubić. I najlepiej zrobić sobie też taką checklistę, która przygotowuje już nas do startu danym dronem, czyli fajnie byłoby, gdybyśmy taką checklistę sobie sporządzili. Czasami można znaleźć je w instrukcji obsługi, a czasami można znaleźć też w tych moich publikacjach, o których mówiłem. I to są te etapy, jeżeli chodzi o poznanie sprzętu. Po przejściu tego etapu powinniście znać funkcjonalność drona, zapoznać się z instrukcją obsługi i poznać, bo to, że się zapoznamy, to jest jedna sprawa, ale przećwiczyć sobie i poznać te poszczególne funkcjonalności w domu, jeszcze przed startami, i odradzam latanie w domu, w pomieszczeniach, należy że można sobie włączyć oczywiście go, nauczyć się, jak się włącza dany egzemplarz, uruchomić, sprawdzić, jak on sobie działa, jak się spisują lampy, gdzie są lampy, jak zakłada się filtr. I na koniec tego etapu powinniśmy już radzić sobie z taką podstawową obsługą i funkcjonalnością jeszcze przed lataniem. Druga sprawa i teraz drugi etap, do którego przejdziemy, to jest główny etap, a mianowicie poznaj przepisy. Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest taka kampania społeczna, która nazywa się Latam z głową, czy Lataj z głową, i tam proszę Was, żebyście weszli na ulc.com.pl bodajże, albo wyszukujemy Urząd Lotnictwa Cywilnego. Tam są drony i właśnie jest kampania Latam z głową. Tam jest kilka punktów, około 7-8 punktów, które zostały głównie dla takich osób, które nie chcą mieć na razie świadectwa kwalifikacji. Zostały te punkty sporządzone i warto ich przestrzegać. Druga rzecz, można oczywiście dotrzeć do poszczególnych rozporządzeń prawa lotniczego, które obowiązuje aktualnie, które będzie obowiązywało jeszcze do końca 2020, żebyśmy wiedzieli i byli świadomi. Ja, słuchajcie, spędziłem 3 tygodnie, rok temu mniej więcej, może troszeczkę więcej, rok temu i 3 miesiące, żeby zgłębić i zinterpretować i jeszcze w jednym miejscu praktycznie opisać te przepisy. I to zrobiliśmy. Mam dla Was też darmowy prezent w postaci tego warsztatu, który jest. I to jego też można traktować jako wytyczne dla operatorów początkujących, którzy nie chcą robić świadectwa kwalifikacji, a nie mają się gdzie dowiedzieć. No i trzeci etap, jeżeli poznacie przepisy i docelowo chcecie związać się mocniej z tą przygodą, rozwinąć tą przygodę, warto iść do ośrodka szkoleniowego i zrobić sobie kurs, zrobić sobie świadectwo kwalifikacji, czyli licencję na latanie dronem już w sposób komercyjny. Uważam, że warto, tym bardziej, że w tej chwili ten kurs nie kosztuje majątku.
Minęło 10 minut, obiecałem, że będzie 10 minut, więc ostatni punkt programu to jest zacznij ćwiczyć. Jeżeli już zapoznaliśmy się z przepisami, znamy funkcjonalność i budowę na podstawie czy materiałów, czy na podstawie instrukcji obsługi, ostatnia rzecz to jest ćwiczenia. To są samodzielne ćwiczenia, które wykonujemy i teraz uwaga, gdzie? Miejsce potrzebne nam jest, czas i spokój głównie, prawda? I pewien nawyk, pewien rytuał, który sobie wyrobimy. Potrzebujesz miejsce spokojne, gdzie nie będą ci ludzie przeszkadzali i potrzebujesz trochę czasu dla siebie, więc wybierz sobie taką porę tygodnia danego, które będzie dla ciebie, na przykład godzina w tygodniu na ćwiczenia. Miejsce ma być bez żadnych drzew, najlepiej łąka czy pole za miastem, gdzie możesz ćwiczyć i w przypadku, kiedy coś nawali, nie będziesz miał historii takiej, że zrobisz komuś krzywdę, bo najwyżej twój dron będzie cały w trawie albo w błocie, czy w ziemi, a pokryty ziemią, a nie będziesz miał drona też zniszczonego. Na początku latamy i ćwiczymy proste ćwiczenia, czyli na początku startujemy, obroty ćwiczymy patrząc na tył drona, na lampy kontrolne, po to, żeby nasze ruchy drążkami były odzwierciedleniem ruchów dronem, czyli nie ćwiczymy przodem do siebie. Na początek jest ten etap w bezpośrednim zasięgu wzroku i ćwiczymy sobie po kopercie takie manewry, które nie wymagają na początku zmiany ani kierunku, ani wysokości. Później możemy ćwiczyć ze zmianą kierunku, ze zmianą wysokości, także wznoszenie na przykład ze zmianą, po zmianie kierunku, opadanie i tak dalej, ćwiczenia po kopercie. Ja do Mavica Mini robiłem w warsztacie dokładnie krok po kroku, bo to był taki kurs, gdzie taki warsztat, gdzie założyłem, że to jest pierwszy dla nas dron i tam robiłem krok po kroku, wszystkie ćwiczenia pokazałem, które są zalecane. Jeżeli odbędziecie powiedzmy 3 pakiety, dla niektórych osób 6 pakietów, tyle lotów, wylatacie, można już zacząć latać poza bezpośrednim zasięgiem wzroku, już wyżej. Natomiast ten pierwszy etap też zalecam, żeby latać w trybie tripod, nie sportowym, tylko tripod, czyli statyw. Można go przełączyć tak, albo z aplikacji w Mavicu Mini jest to tryb Cine Smooth, bo tutaj nie mamy tripod, tylko Cine Smooth. Tutaj mamy tripod i tutaj się włącza w Mavicu R z poziomu aplikacji, natomiast w Mavicu tym L2 już z poziomu kontrolera. Jeżeli jesteśmy już zaawansowani w tych ćwiczeniach, czy już poszliśmy w tych ćwiczeniach takich w bezpośrednim zasięgu wzroku, można podnieść się wyżej i wtedy zalecam już ten etap drugi, czyli od 50 do 70 metrów, żebyście byli wyżej niż las, wyżej niż przeszkody i można polatać już trochę wyżej w trybie position, wykonać manewry. Oczywiście śledzimy mapę, poznajemy aplikację w międzyczasie, po to, żebyśmy już mogli latać śmielej. Ale pamiętajcie, żeby latać cały czas zgodnie z przepisami, w zasięgu wzroku, żeby nie wznosić się na nie wiadomo jaką wysokość, bo latają też śmigłowce i awionetki powyżej 150 metrów zwykle. Trzeba uważać też na pogotowie LPR głównie, lotnicze pogotowie ratunkowe, bo takie pogotowie lata jak chce, bo ratuje życie, tak? I inne służby także, których nie dotyczą przepisy, czy są wyłączone z przepisów, na przykład policja, czy służby wojskowe, które są podczas akcji tropienia, poszukiwań, akcji ratunkowych i tak dalej. Więc trzeba pamiętać, nasłuchiwać, rozglądać się i latać rozsądnie. W bezpośrednim zasięgu wzroku na początku, a później w zasięgu wzroku, po to, żeby też nie stracić swojego drona. Szczególnie trzeba uważać na Mavica Mini, jego słabszy zasięg w miastach, ale też to, że wiatr jest w stanie go zabrać. I słuchajcie, na tym etapie, jeżeli przećwiczycie te 3 kroki, jesteście gotowi już praktycznie do samodzielnego latania. Oczywiście to wygląda wszystko dosyć prosto, jak ja o tym mówię. To zajmuje trochę czasu, można powiedzieć, że zajmuje to około miesiąca na pewno, w zależności od tego, ile macie dla siebie czasu, ale można też prześledzić i zachęcam Was jak najbardziej do tych publikacji darmowych, które udostępnię Wam pod filmem. To są warsztaty darmowe i oczywiście zapraszam też do grupy facebookowej Latam Dronem od DJI. Implementacją wszystkich informacji jest strona członkowska, gdzie mamy taką grupę zamkniętą, mniejszą grupę, bo tam należy zaledwie kilkaset osób do grupy członkowskiej i tam możecie uzyskać bezpośredni kontakt i wsparcie na każdym etapie, bo jest tam też ścieżka rozwoju, czyli od początkującego całkiem od zera do bohatera, który już zarabia na usługach dronowych i dzięki temu właśnie ta strona członkowska ma taką funkcję implementacji, czyli mamy wiedzę, mamy ćwiczenia, ale jak teraz to wykorzystać, jak przejść dalej, bo kolejnym etapem, jak już opanujemy latanie,
pewne, bezpieczne latanie będzie już doskonalenie fotografii, doskonalenie filmowania, później montaż, początki zarabiania i przede wszystkim uzyskanie oprócz satysfakcji, oprócz wspaniałego hobby, dodatkowego źródła dochodów. I tego Wam serdecznie i z całego serca życzę. Tak jak powiedziałem, wszystkie materiały znajdziecie w linku poniżej. Dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!